Miksery Beringera to jedne z najpopularniejszych urządzeń, jeden z najpopularniejszych mikserów, jakie kupujemy do nagrywania podcastu. Ale Beringer charakteryzuje się tym, że ma mnóstwo urządzeń. Nieznacznie one się różnią, jeżeli chodzi o wygląd, natomiast bardzo się różnią, jeżeli chodzi o możliwości i przede wszystkim cenę. No i pytanie teraz: co tak naprawdę oznaczają symbole na mikserach Beringera i który mikser nadaje się najbardziej dla podcastera? Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. No właśnie, beringery. Miksery beringera są bardzo popularne. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I o ile jeszcze w Stanach równie popularne są mikrofony, na przykład, miksery na przykład firmy Maki, o tyle w Polsce praktycznie Maki jest marką nieznaną. U nas właściwie króluje beringer. Ale Beringer ma mnóstwo modeli. Są to modele 302, 502, 802, 10.02, 12.02, 14.02, 12.04, mnóstwo innych z literkami Q, z literkami X, z USB na, na, na końcu i, i tak dalej. Tych modeli jest bardzo dużo i bardzo często jest tak, że podcasterzy kupują trochę na wyrost ten sprzęt i kupują sprzęt z tak naprawdę elementami, które nie są i nigdy do nagrywania podcastów nie będą im potrzebne. I żeby takiej sytuacji uniknąć, to chciałbym dzisiaj wyjaśnić, w jaki sposób oznaczane są miksery Beringera, co tak naprawdę oznaczają symbole na tych mikserach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą nazwę, to tak, Xenyx jest to nazwa producenta preampów. Beringer korzysta z różnych preampów, akurat w mikserach tych popularnych jest to Xenyx. I później na części znajduje się jakaś literka albo dwie. Może to być albo Q, albo X, albo może nie być żadnej literki. Potem jest jakiś symbol. I potem, ewentualnie, jeżeli mikser ma możliwość podpięcia, iż ma wbudowany interfejs USB, to jest również oznaczone, że jest to USB. Literka Q oznacza w pewnym sensie nowszą wersję preampów XenyXa. Czyli w momencie, jeżeli mamy na, przy na przykład mikser XenyX 502. Jeżeli to będzie Q502, to znaczy, że jest to trochę nowsza wersja preampu niż samo 502 bez literki Q. Podobno są lepsze. Nigdy nie miałem okazji sprawdzić tak naprawdę, jaka jest różnica w takich sterylnych, studyjnych warunkach, jaka jest różnica między nimi. Natomiast podobno te z Q są odrobina lepsze. Różnica w cenie jest niewielka, czasami nie ma żadnej, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to właśnie polecane są te z Q. Czasami pojawia się druga literka, czasami pojawia się X. X oznacza, że mixer ma wbudowane dodatkowe yy, filtry, dodatkowe funkcje, jakieś dodatkowe efekty. Tego typu efektów nigdy nie używamy przy nagrywaniu podcastów. W momencie, jeżeli potrzebujemy jakiegoś efektu, efektu echa, efektu jakichś dźwięków, jakichś efektów specjalnych, jakichś dodatków, to najczęściej robimy to po prostu edytując później już nasze nagranie w programie, z którego korzystamy, natomiast nigdy nie robimy takich rzeczy podczas nagrywania. Przynajmniej ja nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś takim, żeby nagrywając podcast korzystać z tego typu efektów. Tak więc pierwsza uwaga. Moim zdaniem nigdy nie będzie Wam potrzebny mixer Beringera, który ma wbudowane efekty, więc wszystkie te X możecie sobie od razu odpuścić. Cena będzie niższa. Po literce Q albo X albo też może być tak, że nie będzie żadnej, żadnej literki, jest kilkucyfrowe znaczenie. Są to 3 albo 4 cyfry. I mogą to być w takich popularnych modeli, powiedzmy do nie wiem, 700, 800 zł, to mogą to być na przykład 302, 502, 802, albo później wyższe 10,02, 12,02, 12,04, 18,32 i tak dalej. No, ale to już, są, to już jest sprzęt troszkę droższy. I co to oznacza? Pierwsza dwójka, czy też pierwsza cyfra, albo pierwsze dwie cyfry, w zależności od tego, ile ich jest. W, w przypadku 302 na przykład jest to po prostu trójka, w przypadku 10.02 jest to dziesiątka, czyli pierwsza jedna bądź dwie cyfry. Oznaczają, ile wejść jest w danym mikserze, czyli ile mm, elementów, ile urządzeń możemy do takiego miksara podłączyć, czyli w mikserze 302 będą trzy wejścia. Jeden będzie tylko wejściem mikrofonowym i pozostałe dwa to będą po prostu dwa kanały stereofoniczne na przykład do podłączenia komputera czy też jakiegoś odtwarzacza czegokolwiek. Tak więc w modelu 302 mamy trzy wejścia, jedno mikrofonowe i dwa dodatkowe inne. W momencie, jeżeli byście chcieli kupić model 302, to chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, model 302 nie nadaje się do mikrofonów pojemnościowych, ponieważ tam zasilanie fantomowe, które najczęściej w mikrofonach ma 48 V, w modelu 302 ma, nie pamiętam, kilka albo kilkanaście, więc dla większości mikrofonów pojemnościowych to po prostu może nie wystarczyć. Ale to jest jeden, jedyny model, on kosztuje w okolicach 250 zł. Jeden model, który właśnie ma takie słabsze um, zasilanie fantomowe i on ma jedno tylko i wyłącznie gniazdo mikrofonowe. Możemy podłączyć pod ten mikser tylko i wyłącznie jeden mikrofon. Kolejnym modelem jest 502. 502 również ma jedno gniazdo mikrofonowe, więc też możemy podłączyć tylko i wyłącznie jeden mikrofon. Zasilanie fantomowe jest już pełne 48 V i oprócz tego jednego mikrofonu możemy podpiąć jakieś cztery, Mamy dodatkowe do wykorzystania cztery inne jeszcze wejścia, czyli po prostu dwa wejścia stereofoniczne. Możemy podpiąć dwa zewnętrzne urządzenia, a ewentualnie cztery, jeżeli będzie do sygnał mono. Te miksery kosztują w okolicach 270-80 zł, one są tak naprawdę niewiele droższe od 302. I szczerze mówiąc, gdybym miał polecić komuś ten najprostszy, właśnie taki najtańszy mikser, to zdecydowanie wolałbym, żeby to był 502 niż 302 właśnie, chociażby ze względu na to zasilanie fantomowe. Jeżeli się kiedyś okaże, że mamy mikrofon pojemnościowy, to z, mikro, to z mikserem 302 niewiele tak naprawdę zrobimy. Kolejnym modelem jest 802. Czyli jak się pewnie domyślacie, pierwsza cyfra 8 oznacza, że ten mikser ma 8 wejść. 802 ma już dwa wejścia mikrofonowe, więc możemy podpiąć dwa mikrofony XLR i sześć pozostałych wejść to są po prostu trzy pary stereofoniczne. Ewentualnie możemy urządzeń podpiąć więcej, jeżeli chcemy podpinać urządzenia na mono. Tylko pytanie, ile tak naprawdę urządzeń mono potrzebujemy podpiąć do miksera? Najczęściej, jeżeli w ogóle cokolwiek podłączamy do miksera, to jest to po prostu jakieś urządzenie, z którego tworzamy dźwięki, jeżeli chcemy je Podczas nagrywania podcastu od razu wmontować. To albo wyjście z komputera, albo wyjście z tabletu, albo wyjście z telefonów. Najczęściej jest to po prostu jedno z tych trzech urządzeń. Więc tak naprawdę ta ilość tych dodatkowych tutaj wejść nie ma zbyt dużego znaczenia. 802 ma dwa wejścia mikrofonowe i kosztuje około 100 zł więcej, jego średnia cena to jest tak mniej więcej w okolicach 370 zł. Kolejnym modelem będzie 10.02. 10.02 ma o dwa wejścia więcej. Ma też tylko i wyłącznie dwa wejścia mikrofonowe XLR. Natomiast ma dodatkowych, pozostałych wejść już troszkę więcej. I on jest o kilkadziesiąt zł droższy od 802. 410, 420 mniej więcej w tych granicach. To jego taka średnia cena, za jaką możemy go dostać. Mikrofony 802 i mikrofony 10.02. To są te, które najczęściej będą wykorzystywane przez podcasterów, którzy nagrywają podcast z kimś. Pod oba te miksery możemy podpiąć dwa mikrofony, oba mogą być albo dynamiczne, albo pojemnościowe, to nie ma większego znaczenia. Oba te miksery, właściwie wszystkie powyżej 302 mają pełne zasilanie fantomowe 48V i te dwa właśnie, albo 802, albo 1002 to są najpopularniejsze Mixery wśród podcasterów. W momencie, jeżeli nagrywamy tylko i wyłącznie sami i wiemy, że nie będziemy nagrywać naszych podcastów z nikim innym, ewentualnie możemy się pokusić na model 502. W momencie, jeżeli potrzebujemy więcej mikrofonów, potrzebujemy 3 albo 4 mikrofony, to już tutaj polecanym mikserem będzie albo 1202. Albo któryś z wyższych modeli. 12.02 jest pierwszym modelem, który ma cztery wejścia mikrofonowe, razem ma 12, w związku z czym można podpiąć jeszcze dodatkowo kilka innych urządzeń. Natomiast 12.02 ma cztery wejścia mikrofonowe, cztery niezależne gniazda XLR. Oczywiście mogą to być mikrofony dynamiczne, pojemnościowe, wszystko jedno. Cena takiego miksera to jest około 470 zł. I oczywiście potem są już wyższe modele, które mają więcej, 6, 8 czy też kilkanaście wejść mikrofonowych, z tym, że nikt nie nagrywa podcastów w kilkanaście osób. tak? Także kupowanie za kilka tysięcy złotych miksera, który ma powiedzmy, nie wiem, 8 czy 10 wejść mikrofonowych i kilkanaście wejść na inne urządzenia, w przypadku podcastera całkowicie, moim zdaniem, mija się z sensem. Najpopularniejsze modele w przypadku, jeżeli nagrywamy sami, to będzie 502, Polecam Q502 USB, zaraz wyjaśnię pozostałą część nazwy i w momencie, jeżeli nagrywamy z kimś we dwie osoby, to będzie Q802 albo Q1002. W momencie, jeżeli nagrywamy więcej niż dwa mikrofony, będą to trzy albo cztery mikrofony, to w tym momencie polecam Q1202. No dobrze, ale co oznacza jeszcze ostatnie 02? Ponieważ jest nie tylko 02, jest 02, jest, 02, jest 04 i tak dalej, to oznacza ile jest Kanałów wyjściowych z naszego miksera. Nie ile możemy podpiąć urządzeń, tylko ile jest kanałów wyjściowych. Czyli model 302, 502, 802, 10,02, 12,02 mają po dwa kanały. Czyli po prostu stereo lewy, prawy. W momencie, jeżeli podłączamy dwa mikrofony, to możemy te mikrofony podpiąć na mikserze. Możemy je ustawić w ten sposób, że na przykład nagrywając z miksera na komputer. Jeden mikrofon nagrywa się na pierwszym kanale, drugi nagrywa się na drugim kanale. To oczywiście w programie potem ładnie edytujemy, żeby nie było czegoś takiego, że jeden rozmówca jest w lewym uchu, drugi w prawym. Natomiast wszystkie te miksery, które mają 0,2 na końcu, mają dwa kanały wyjściowe, czyli po prostu stereo. Tutaj uwaga w przypadku miksera 12.02, ponieważ 12.02 ma cztery wejścia mikrofonowe, natomiast tylko i wyłącznie dwa kanały wyjściowe. W związku z czym, wszystko to, co nagramy na tych czterech mikrofonach, będzie musiało być niejako ściśnięte do dwóch kanałów. W momencie, gdybyśmy chcieli nagrywać czterech rozmówców osobno, to w tym momencie zamiast miksera 1202 polecam mikser 1204, który ma właśnie cztery kanały wyjściowe. W związku z czym, możemy podłączyć cztery mikrofony i na czterech kanałach wyjściowych potem ten sygnał puścić do na przykład komputera. Tak więc literka Q oznacza, że jest to nowsza wersja preampu mikrofonowego. Te z literką Q są zalecane. Literka X oznacza, że w mikserze wbudowane są dodatkowe efekty, które podcasterom nigdy nie są do niczego potrzebne i moim zdaniem nie ma sensu płacić za mikser z efektami, z których nigdy nie skorzystacie. Kolejne liczby to. Ilość wejść analogowych i przypomnę, w modelach 302, 502 mamy wejść, jedno wejście mikrofonowe. W modelach 802, 1002 mamy po dwa wejścia mikrofonowe. W, w mikserach 1202, 1204 i tak dalej. I chyba 16 y, też są po cztery wejścia mikrofonowe. Ostatnie dwie cyfry, 02 bądź 04 z tymi najczęściej się będziecie spotykać to jest ilość kanałów wyjściowych, czyli praktycznie we wszystkich tych modelach do 12.02 łącznie są to dwa kanały stereofoniczne, jeden lewy, jeden prawy. I czasami na końcu jeszcze jest USB. W momencie, jeżeli nie ma w nazwie USB, to znaczy, że takiego miksera nie jesteśmy w stanie podpiąć przez port USB do komputera. W momencie, jeżeli jest w nazwie USB, to znaczy, że w mikserze wbudowany jest jeszcze interfejs, który umożliwia komunikację. Z komputerem. Tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że działa to zupełnie jak po prostu karta dźwiękowa. Podpinamy mikser pod nasz komputer i w tym momencie na komputerze pokazuje się urządzenie USB jako kolejne urządzenie do nagrywania bądź też odtwarzania audio. No i tyle, jeżeli chodzi o nazwy, który mikser ja polecam. Ja do niedawna korzystałem z Miksera 1202 Q1202 USB. Bardzo sobie chwalę, jest to bardzo fajny mikser z czterema gniazdami mikrofonowymi. Niestety są tylko dwa wyjścia, dwa kanały wyjściowe, jeden lewy, jeden prawy, nagrywane jako stereo. W momencie jeżeli nagrywamy we dwie osoby, polecam 802 albo 1002, któryś z tych dwóch. W momencie jeżeli nagrywacie podcasty sami, a mimo wszystko chcecie używać miksera, to polecam model 502. Oczywiście z literką Q na początku, ale bez literki X na początku. Ponieważ Q oznacza trochę lepszą jakość, X oznacza całkowicie zbędne efekty. Dla porównania, w przypadku miksera 1204 jest to droższy model, dużo droższy model. Model Q1204 kosztuje w okolicach 700 zł złotych, 750 siedemset 760. Natomiast model QX, czyli dodatkowo ma, który ma wbudowane efekty, z których nie skorzystacie, kosztuje przynajmniej 1000 zł. To jest 3 z złotych różnicy. Za te 3 kilkadziesiąt złotych różnicy kupicie albo bardzo dobry mikrofon, albo dwa dobre mikrofony, albo jeszcze jeden mikser. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube. I zapraszam również do częstego odwiedzenia strony Jak Zrobić Podcast. Co tydzień staram się publikować nowy film, który mi rozwiązuje nowy problem. Problem, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Teraz idź, nagrać coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.